witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam pokrótce powiedzieć o treningu siłowym na czczo. Jak zapewne wiecie, będzie wielu przeciwników i zwolenników tego rodzaju treningu. Ja osobiście należę do przeciwników tego rodzaju treningu. Ale skupmy się na tym, jakie mają plusy, jakie mają minusy. Jeżeli chodzi o trening siłowy na czczo, na pewno dużym plusem będzie bardzo szybkie przestawienie się organizmu na czerpanie energii z kwasów tłuszczowych. Przykładowo po nocnym poście, kiedy ten glikogen jest bardzo mocno uszczuplony w mięśniach, organizm, przychodząc rano na trening, organizm bardzo szybko przestawi się właśnie na czerpanie energii z kwasów tłuszczowych. I to będzie lepszą opcją dla tych, którzy chcą szybciej się zredukować, którzy są w okresie redukcji. Natomiast jeżeli jesteśmy w okresie budowania siły i masy mięśniowej, no tutaj na tych uszczuplonych zapasach glikogenu mięśniowego ciężko będzie nam trenować na dużych obciążeniach, które są, no nie oszukujmy, są potrzebne do tego, żeby budować siłę czy masę mięśniową. Poza tym ja sobie nie wyobrażam, żeby zrobić taki właśnie ciężki trening na pustych zbiornikach bez żadnego posiłku. Osobiście zauważyłem, że u mnie najlepiej trenuje się po drugim, trzecim posiłku, kiedy już ten glikogen jest porządnie zapakowany do naszych mięśni. Ale tak jak mówię, na pewno są i zwolennicy, i przeciwnicy tego rodzaju treningu. Każdy wybierze taki, czy taki, każdy po prostu będzie wiedział, czy taki rodzaj treningu jest dla niego dobry, czy nie. Pozdrawiam.